Z nami Sławomir Nawrocki po przegranym dzisiaj spotkaniu 3-9 z drużyną Wikingów Elbląg. No, jak pan to skomentuje? No nie udało się dzisiaj. Elbląg zaskoczył nas swoją szybkością. Strzelając na początku 3 bramki, dość szybko, czwartą jeszcze przed samą przerwą. No a później tylko nasza niefrasobliwość w obronie i przypadkowe bramki spowodowały to, że wynik był taki jak widniał na tablicy, czyli 9-3. No niestety raz się wygrywa, raz się przegrywa. Właśnie wielu kibiców sobie zadaje pytanie, jak ta pierwsza bramka padła dla Wikingów. Czy ta pierwsza bramka to była dosyć trudna dla bramkarza, ponieważ to była po rykoszycie, leciała dosyć wysoko górą, a bramkarz ma tak okratowaną maskę, że no naprawdę proszę mi wierzyć, że niewiele widzi. Także to miało na pewno wpływ na to, że no, krążek dosyć wysoko leciał nad głową bramkarza, także nie miał szansy tutaj obronić. A później to już kolejne błędy, które popełnialiśmy w obronie. Ja myślę, że też graliśmy asekuracyjnie, ponieważ wiedzieliśmy, że gramy następny mecz za chwilę. Za 15 minut gramy z Marwinsami. To jest mecz zaległy, ponieważ ekipa z Gdańska nie dojechała. No i każdy grał, tak można powiedzieć, na pół gwizdka. No i to się zemściło. Ale w pierwszym meczu była twarda, ostra walka. Tutaj tak samo, to już to w jakąś tradycję się wpisało. Mecze z Wikingami zawsze ostre. Znaczy no Elbląg gra dosyć twardo. Ja pamiętam mecze jeszcze 2 lata temu, kiedy graliśmy z nimi i przegrywaliśmy. Zawsze te mecze stwarzały takie ryzyko ostrej, twardej walki. No, zawodnicy z Elbląga nie odpuszczali, no my też nie chcieliśmy. Jak teraz wygląda sytuacja w tabeli po tym przegranym spotkaniu? No jeszcze w tej chwili prowadzimy jednym punktem nad ekipą z Elbląga. No ale mówię, za chwilę będziemy grali następny mecz, tutaj się wszystko wyjaśni. Jeszcze 2 kolejki do końca, także no tutaj Elbląg największe zagrożenie stanowi dla naszej drużyny, jeżeli chodzi o zdobycie pierwszego miejsca, bo pozostałe drużyny myślę, że już tak nie będą miały szansy włączyć się o walkę o pierwsze miejsce. A kiedy następne spotkanie? No za chwilę będziemy grali z Marwinsami, a za tydzień następna kolejka, także zapraszamy o tej samej porze na lodowisko Osir. Z kim? My będziemy grali z Marwinsami, bo teraz gramy zaległą kolejkę, tą, którą odłożyliśmy. Ten mecz był odłożony, odwołany. A Wikingowie będą grali z Mediateam. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był Sławomir Nawrocki, Bombers Malbork.